W relacji między pieniędzmi i szczęściem są dwa główne problemy, nad którymi głowią się naukowcy. No, pierwszy sprowadza się do pytania, czy pieniądze dają szczęście. No, większość twierdzi, że nie dają, ale to nie jest do końca prawda. I ważne jest, żeby spróbować sprawdzić, komu dają, w jakich warunkach, a komu rzeczywiście pieniądze szczęścia nie dają. No i drugi problem, bardzo nowy, bardzo świeży. Czy nie jest przypadkiem tak, że również i szczęście daje pieniądze? Że innymi słowy, szczęście ma pewną realną wartość i ci, którzy są bardziej szczęśliwi, mają większe szanse na to, żeby rzeczywiście gromadzić majątek i powiększać swoje dochody z różnych rodzajów prac. Jest jeszcze jeden problem. Mianowicie, czy chodzi o to, ile bezwzględnie zarabiamy, jakie mamy dochody, czy też chodzi o to, że sąsiad może zarabiać więcej albo mniej niż my. Innymi słowy, czy realna wartość pieniędzy, jeśli daje, to właśnie ona daje szczęście, czy też wartość względna, wynikająca z porównań między nami i innymi ludźmi, którzy dookoła nas żyją. W IV wieku przed naszą erą żył filozof o imieniu Diogenes. Legenda głosi, że Aleksander Wielki zapytał go kiedyś, czego sobie życzy. Filozof odpowiedział mu, że chciałby tylko, żeby Aleksander trochę się przesunął, bo zasłania mu słońce. Diogenesowi niewiele było potrzeba do szczęścia. Czego potrzeba człowiekowi XXI wieku? Czy wystarczą pieniądze? Czy może potrzeba czegoś jeszcze więcej? Profesor Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego będzie mówił właśnie o szczęściu już na najbliższej kawiarni naukowej 16 kwietnia o godzinie 18, jak zwykle przy skwerze Hubera.